tego co nam wiadomo, od 12 lat Pani patronuje konkursowi Mała Ojczyzna. Jak Pani może ocenić to na przestrzeni lat, w sposób, w jaki dzieci wyrażają się o tym, jak oceniają tą naszą małą ojczyznę? Pierwsze małe sprostowanie to już 14 konkurs, a zatem... Przepraszam. A to nie ma za co przepraszać. My też liczymy i kiedyś powiedziałam, że jeżeli sprawuję mandat, gdziekolwiek bym go nie sprawowała, zabieram dzieci z tego środowiska. Raz do roku odbywa się taka wycieczka laureatów języka polskiego. Namówili mnie do tego nauczyciele języka polskiego ze Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. A zatem zabieram, miło mi, że dzieciaki pokazują talenty. Bo to albo wiersz, albo proza, obojętnie jakie dzieci wpiszą wypracowanie. Mam czyste sumienie, że prace są świetnie poprawione, bo to robią nauczyciele. Ale po części tak się złożyło, że dzielimy się teraz nagrodami takiego wyjazdu również z organizatorami konkursu języka niemieckiego. Właśnie wracam z takiego 11 konkursu języka niemieckiego dla młodzieży i myślę, że dla nich to będzie wycieczka do Warszawy jako nagroda główna, rzeczą sympatyczną. Jak będę w Europejskim Parlamencie, to będą nagrody do Brukseli. Wyjazdy do Brukseli tak, będzie Pani fundować? Tak. Taka jest formuła możliwości, którą ma eurodeputowany, a zatem mówię jasno i czytelnie. Zawsze mówiłam, że trzeba wspierać to środowisko, z którego się wywodzi. Ja jestem z Podkarpacia, nie jestem obca na Podkarpaciu, a zatem powiedziałam, moje serce jest dla dzieciaków tych ambitnych, które pokazują, że mogą zdobywać nagrody. I to jest jedna z form, jaką współpracuję. Zawsze mówiłam, że wszystkich innych chętnie zapraszam. Jak będą w Warszawie, to również, jeżeli to nie będzie nagroda, to stawiam ciastko albo zupę. Inaczej widzę świat. Miasto gna, pogania nas. Ludzie łatwo chcą wszystko mieć.